Dzień dobry, ja nazywam się Joanna Wieteska i razem z Krystyną Syty pod kierownictwem Mikołaja Mroszczaka przedstawimy Państwu projekt na temat analizy zagrożeń misji kosmicznych na przykładzie satelitów CubeSat. Wstępnie wyjaśnimy, czemu wybrałyśmy właśnie ten rodzaj satelit do analizy. Następnie omówimy budowę takiej satelity oraz przedstawimy główne fazy typowej misji CubeSat i problemy na każdej z nich. Zaproponujemy ich rozwiązania, a na koniec przedstawimy nasze wnioski oraz prognozy na przyszłość dla tego typu misji. Jako przedmiot analizy wybraliśmy właśnie ten rodzaj satelitów ze względu na mnogość ich misji. Są one stosunkowo tanie i łatwe w produkcji. Można je zbudować samodzielnie z gotowych komponentów dostępnych na rynku. To sprawia, że CubeSaty są często wykorzystywane do celów edukacyjnych lub do sprawdzenia możliwości technologicznych danej organizacji, a więc dostęp do dokumentacji był bardzo szeroki. Niskie koszty i prosta konstrukcja sprawiają, że obecnie większość misji CubeSat jest amatorskich, więc często są niedopracowane i spotykają wiele problemów. W dzisiejszej prezentacji postaramy się omówić najczęstsze z nich. Budowa typowej jednostki satelity CubeSat jest przedstawiona w tym schemacie. Jest to sześcian o wymiarach 10 na 10 na 10 cm i właśnie to kształt wzięła się nazwa. Cube to z angielskiego kostka. Najważniejsze elementy to układ nawigacji oraz komunikacji zasilany ogniwami fotowoltaicznymi. Dodatkowo występuje układ eksperymentalny. Całość znajduje się w obudowie, najczęściej zbudowanej z aluminium lub stopów innych metali. Jedna satelita może się składać z wielu jednostek, od jednej nawet 27, ale najczęściej składa się z 3 lub 6. Z typowej misji CubeSat wyszczególniłyśmy takie fazy. Jest to faza projektu, faza testu, faza startu oraz faza przebiegu misji. Faza projektu zawiera m.in. plany techniczne, budżetowe oraz konsultacje z ekspertami. W fazie testu sprawdza się najczęściej wytrzymałość na wstrząsy, na ekstremalne temperatury oraz przeprowadza testy oprogramowania. W fazie startu satelity startują w dokach na rakietach lecących na niską orbitę. Dok ma 3 jednostki. Doków może być wiele na jednej rakiecie. Natomiast faza misji polega na zaprezentowaniu technologii, wykonaniu jakichś obserwacji i zaprezentowaniu im badaczom, przekazaniu zebranych danych na Ziemię, czyli ogólnie wykonaniu celu, pewnego celu określonego w fazie projektu. W ramach projektu dla każdej fazy samej misji CubeSat wyszczególniłyśmy najistotniejsze problemy. I dla fazy projektowania, w szczególności jeśli chodzi o misje uniwersyteckie i studenckie, bardzo widoczne są problemy kadrowe. To znaczy osoby, które rozpoczynają budowanie i rozpoczynają misję CubeSat, często kończą studia, zanim misja dojdzie do końca, czyli zanim satelita poleci w kosmos. I osoby mniej doświadczone przejmują po nich to prowadzenie misji i muszą zaczynać nierzadko od nowa. W przypadku też misji amatorskich mamy wiele problemów finansowych. Z tego powodu niektóre uniwersytety i niektóre zespoły decydują się na korzystanie z komponentów zbudowanych przez samych siebie, a nie z komponentów dostępnych już na rynku. Te komponenty są tańsze, ale mogą być bardziej problematyczne, może być w nich powstać więcej błędów. Też błędy generuje na przykład zbyt skomplikowany projekt. W momencie, w którym mamy wiele rzeczy, które może się nie udać, no to jest większe prawdopodobieństwo, że coś ulegnie awarii. No i dodatkowym jeszcze takim problemem jest często nieprowadzenie konsultacji i nieproszenie o ekspertyzę i jakby ocenę merytoryczną i wykonalności naszego projektu przez ekspertów spoza uniwersytetu. Dla fazy testów bardzo charakterystyczne są jakieś uszkodzenia mechaniczne. Na przykład uszkodzenia odchylenia przewodów, które podtrzymują panele fotowoltaiczne albo antenę. Dodatkowo może też mogą ulec zniszczeniu różne istotniejsze także komponenty. I w momencie, w którym coś pójdzie nie tak, więc albo coś zostanie zniszczone, albo satelita po prostu nie przejdzie tych testów, to satelita musi zostać wrócony z zespołu, musi zostać naprawiony jakiś błąd, usterka. Testy muszą wszystkie zostać przeprowadzone jeszcze raz ze względu na ingerowanie w budowę samego CubeSata, więc jeśli
pomiędzy planowanymi testami a startem, datą startu, jest za mały odstęp czasowy, to taki satelita może po prostu na ten start nie zdążyć i jakby start się nie odbędzie, przepadają nam pieniądze, które wydaliśmy na wystrzelenie naszego satelity w kosmos. My musimy zbudować drugiego. W fazie startu, no tutaj też może dojść do mechanicznych, ale ich już nie naprawimy. Natomiast tutaj może zdarzyć się wiele problemów i usterek losowych. Na przykład utknięcie satelity w doku spowodowane otwarciem albo za wczesnym otwarciem paneli samego satelity, albo za wczesnym otwarciem paneli satelity, który jest przed nim. Satelity startują po kilka w jednym doku. Też w przypadku, w którym satelita przed nami otworzy się, to nasz satelita prawdopodobnie nie będzie w stanie wylecieć z samego doku i już raczej nie będzie do użytku. Nie będziemy mogli go potem przywrócić i naprawić. Po dostaniu się na niską orbitę okołoziemską, satelity mogą się w momencie wylatywania z doków mogą się zderzyć. Też z powodu jakby mnogości satelitów możemy mieć problem ze zidentyfikowaniem sygnału ze swojego satelity. I właśnie dla samej fazy przebiegu misji, czy momentu, w którym satelita już jest w kosmosie, mogą wystąpić problemy i najczęściej występują problemy z komunikacją i one mogą wynikać jakby z dwóch źródeł. Albo z powodu jakichś błędów w oprogramowaniu, których nie wykryliśmy na poprzednich etapach, albo z powodu błędów, czy nieposiadania stacji naziemnej, własnej stacji naziemnej, jak to było w przypadku satelity Kraksat. No i jeśli nie jesteśmy w stanie skomunikować się z satelitą, to nie jesteśmy w stanie wydawać mu kolejnych poleceń i taki satelita już nie jest w stanie spełnić założeń swojej misji. Może się na przykład tylko włączać i wyłączać, i no, nie zamanifestowaliśmy technologii, nie spełniliśmy wymogów, więc nasza misja jest nieudana, pomimo że satelita teoretycznie lata sobie w kosmosie i nic mu się nie stało. Razem z Asią zaproponowałyśmy propozycje rozwiązań. Nie zagłębiałyśmy się w tematy programistyczne ani inżynieryjne i skupiłyśmy się na takich rozwiązaniach problemów, które mogłyby wystąpić w różnych rodzajach misji. Przede wszystkim prowadzenie szczegółowej dokumentacji fotograficznej i tekstowej, które pomoże i ułatwi prowadzenie misji osobom, które przejmą od nas być może kiedyś projekt, czyli jakimś naszym następcom, ułatwią osobom, które będą chciały skorzystać z tej dokumentacji jakby wzorować się na naszych błędach, jakimś innym misjom, no i pomogą nam, bo jeśli coś się zepsuje, jesteśmy w stanie łatwiej zidentyfikować i znaleźć usterkę i znaleźć sposób na naprawienie tego. Korzystanie już z doświadczenia i z dokumentacji poprzednich misji, uczenie się na ich błędach, korzystanie z oceny projektu przez ekspertów, na przykład też korzystanie z pomocy i osób pasjonujących się radiokomunikacją, które też mogą nam pomagać w namierzeniu sygnału z satelity i umieszczanie w przypadku jakichś uszkodzeń mechanicznych, umieszczenie istotnych elementów i komponentów nawet bardziej na zewnątrz. W tym momencie możemy je łatwiej naprawić, łatwiej zidentyfikować usterkę. No i dla też różnych odchyleń, to znaczy odgięć różnych przewodów przytrzymujących czy to panel, czy antenę, warto jest stosować system podwójnych zabezpieczeń, że w momencie, w którym jeden przewód nie wytrzyma i puści wcześniej, to drugi prawdopodobnie jeszcze będzie trzymał i nasz satelita nie otworzy się zbyt wcześnie. I takim jedynym moim zdaniem rozwiązaniem problemów losowych, na które na przykład awarii w satelity przed nami czy czegoś takiego, jest wprowadzenie czy projektowanie dwóch satelitów naraz, bo po pierwsze jakby projektowanie dwóch satelitów jednocześnie jest tańsze niż projektowanie tylko jednego, bo już korzystamy z tego doświadczenia, które mamy, rozkładamy je na dwa satelity, potrzebujemy na to spędzić jakby mniej czasu niż gdybyśmy to robili najpierw jeden, potem drugi. I w momencie, w którym jeden satelita ulegnie zniszczeniu, czy jeden satelita nie przejdzie testów,
to można jeszcze spróbować z drugim, albo go zamienić, albo jakby posłać w następnym locie. Może to pozornie wydawać się trochę droższa opcja niż zbudowanie tylko jednego, no ale lepiej jest się w taki sposób zabezpieczyć w razie gdyby nie z naszej winy i z zupełnego przypadku nasza misja zakończyła się niepowodzeniem. Jeśli chodzi o nasze wnioski i przewidywania do przyszłego tego typu misji, to niestety nie są one zbyt optymistycznie. Tak naprawdę główne problemy misji CubeSat dotyczą właśnie albo ograniczonego budżetu, albo braków kadrowych i braku konsultacji z ekspertami. A ponieważ te misje traktowane są głównie misjami amatorskimi i traktowane są do celów edukacyjnych, właśnie dla studentów czy innego rodzaju kółek naukowych, to te problemy prawdopodobnie nie ulegną zmianie w najbliższym czasie. Paradoksalnie, coraz więcej misji CubeSat kończy się niepowodzeniem. Mogłoby się wydawać, że z czasem powinniśmy zdobyć więcej doświadczenia w tego typu misjach, więc powinny się one kończyć sukcesem. Ale tak jak mówiłyśmy, w związku z rozpowszechnieniem tej technologii oraz tym, że produkcja takiej staje się coraz tańsza, misje CubeSat są już praktycznie tylko i wyłącznie wykorzystywane do dosyć amatorskich potrzeb, dlatego bardzo często kończą się niepowodzeniem. Więc było tyle od nas i bardzo dziękuję Państwu za uwagę. To jest nasza bibliografia. Dziękujemy.